Ale to dlatego, że byłam najpierw na wakacjach w Tajlandii, później byłam w pracy, miałam naprawdę mnóstwo pracy w te ostatnie dni. Później pojechałyśmy jeszcze z dziewczynami do Polski. Bardzo im się podobało, mi również. Ale teraz właśnie jadę na kolejną podróż, jadę na kolejne wakacje, tym razem z mamą. I będzie mistrzostwo, mam nadzieję, ponieważ ja uwielbiam jeździć z moją mamą na wakacje. My razem drinkujemy, razem plażakujemy, nic nie robimy. Po prostu coś, co właśnie, za czym tęskniłyśmy tak naprawdę. No i właśnie mamy wylot jutro rano o 5 z Berlina, tak więc dzisiaj właśnie wyruszam z Danii moim samochodzikiem do Berlina. Właśnie mam jeszcze 500 km, ogólnie było 750, więc przyjechałam tylko 250 tak na razie. Wtedy miałam takie problemy z moją cerą, jak pewnie widzicie tutaj na brodzie, mam pełno pryszczy, ale to właśnie moje problemy hormonalne. Już teraz zaczęłam brać znowu tabletki, więc już mi to widzę, przechodzi powolutku. Mam nadzieję, że jeszcze to wypalę słońcem. Jest już drugi dzień, siedzę z mamą na plaży. Mamuśka wychodzi z pokoju, to jest nasz pokój. Tu fajna winda, kolorowa. O, cudo moje, cudo kochane. Lampiony i córeczka oczywiście. Jest piękna ta recepcja, taka jak ogień. To co, gotowa? Ja zawsze tutaj biorę super w Turcji. Tak. Pomidorową lub gulaszową. Pomidorowa jest najlepsza. Dzisiaj jest brokułowa, ale na brokułowę chyba nie mam ochoty. Jaka jeszcze? Nie wiem jaka to jest. Ezogelin zupę. My zawsze zabierzemy tą zupę, później doprawiamy, dużo szafranu dajemy. I pełno właśnie chlebka. Miam. Hi. Dobra, mamuśka chodzi i filmuje. Nie, w sumie jest coś nowego, ale dzisiaj tylko nakrywam, ponieważ dzisiaj wzięłam kamerę. Fajnie wygląda. Miam. Nie wiadomo co wziąć z tego bufetu, tak dużo tych rzeczy. A tam kebab chyba. Idziemy jeść. Dzisiaj śniady outfit on the day. Mam na sobie koszulkę taką z cienkiem, chyba w kropie. No, taka z Kaczorem Donaldem. Skaczor Donald, mamo? Tak, córeczko, tak. To nie jest Kaczor Donald. Tak, to jest Kaczor Donald. Nie, nie to, jest... to jest królik. Królik, właśnie. Tak, to jest królik ten. Paks, paks. No właśnie, mama bardziej pamięta niż ja. O, nie, bo kiedyś miałam tego królika, prawda? Mamoś kiedyś miałam tego królika. Ten, tutaj jest na Kalifornia, a spodenki tego mam takie właśnie fajne z myszką Mickey, więc dzisiaj jestem na Disneyowską brama. I budzi w ogóle świernięta. I budzi klimat Tomsy. Chodź. Tu mamy doktora. Witamy panie doktorku. Królik Bax tak mówił, nie? Tutaj spa, tutaj fryzjer. To restauracja Baja, do której idziemy. Nie, to była ta włoska. To do niej nie pójdziemy już, tutaj do niej. No, do Sultana idziemy, ale to we wtorek, nie? To jest moje śniadanko. Omlecik. Placuszki z Nutellą będą i z melonem i z krosem. Mam
Mamuś, pamiętasz, jak byłyśmy w Egipcie 2 lata temu? Jak dostałam to uczulenie od słońca? No, dokładnie. Masakra, nie? Teraz jestem tylko lekko poparzona tutaj, ale to przynajmniej nie jest uczulenie, bo wcześniej miałam takie jakby chrosty, nawet nie chrosty, tylko takie jakby plamki na niektórych częściach ciała, taką wysypkę właśnie. I to tak swędziało na maksa i musiałyśmy kupować jakiś antybiotyk i tak dalej. Teraz na szczęście w tym roku byłam na solarium dużo, w styczniu, później poleciałam do Tajlandii, więc mam jakąś bazę, więc teraz jak wychodzę na słońce, to już się nie palę aż tak bardzo i nie mam tego uczulenia, więc tyle dobrze. Ale dzisiaj i tak pogoda jakaś taka słaba jest na maksa, raczej się nie popalamy, ale idziemy trochę pospać na plaży, ponieważ my tutaj nic innego nie robimy, jak tylko śpimy i jemy. To samo życie, nie? Jedni wczasują, drodzy pracują. Wysić wodę, ja im doniosę. Jak nie można? Ja mogę wszystko. Jak szliśmy na plac, to widziałyśmy te kobiety pracujące i dałyśmy im tam butelki wody, 4 butelki wody, ponieważ one chciały. Wtedy za nami wylecieli kelnerzy i w ogóle zaczęli nas mówić, że nie można w ogóle, co my robimy? Normalni głupki. Chcieli zabrać tym paniom ciężko pracującym tę wodę. Przygotowana na to, natomiast nie myślałam, że w taki chamski, bezczelny sposób się to zakończy, no, prawda? Dokładnie. Bo on chciał jej to wyrwać, tą wodę. Oni naprawdę wolą wyrzucić niż dać komuś. To jest normalnie normalne. No i na mentalność. No niestety dzisiaj nie ma pogody na opalanie. Ałaj, ałaj, ooo, kameczki, kameczki, kameczki. Jesteśmy z matką do Side. Matka, pomachaj. Pięknie, matka stoi na ruinach. Boi się, że się urwą pod nią. No dawaj, dawaj. Jest. Piękna mateczka. Dobrze, Dorotka, dobrze. O, Dorotka się przewróciła prawie. Mamuśka już dostała herbatę. Mango. No, ta szakor. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Przyszliśmy właśnie z mamusią do restauracji z takim pięknym widoczkiem i zamówiłyśmy sobie suflet i kawki. Niom, niom, niom. Ten suflet, jak zaraz się do niego dorwę, to normalnie. Posmakował suflet, że zamówiłyśmy drugi. Jeszcze raz w życiu coś takiego zrobiłam, bo wiesz, ty też, nie? Ale jest taki dobry. I tak naprawdę nie rozmawiamy w ogóle ze sobą, tylko wydajemy cały czas dźwięki. I to poskarża się na to. Mamy się śmieje, bo myślimy, że mamy orgazm jedzeniowy. Powinniśmy reklamować. Właśnie, chyba. Masakra, to jest tak dobre. My po prostu naprawdę testerki, siedzimy. Testerki.
Restauracja nazywa się Afrodita i była naprawdę pycha. Pola, dobre piwa, ładne dziewczyny. Cześć, jest już kolejny dzień. Cześć, mamuś. Jedziemy właśnie sobie na pedikir i właśnie pan po nas przyjechał do naszego hotelu. Cześć. I właśnie po nas przyjechał jakieś 10 km i teraz będziemy jechać do tego jego miasteczka. Będziemy robić sobie właśnie na paznokcie i później zostaniemy na zakupy. Dzisiaj jest tragiczny dzień po prostu. Pokażę wam, jak pada. Teraz już nawet tak nie pada mocno, nawet tego nie widać, ale jest okropna pogoda, mega pochmurnie, więc nawet nie można iść się opalać, ale już jutro ma być 28 stopni i jest mega słonecznie, więc będziemy jutro się opalać cały dzień. Jesteśmy już właśnie na paznokciach, na pełnym masażu wszystko, ponieważ taki też dostaje. Jest tak cudownie, jeszcze tutaj za mną pada mocno deszcz. Widać morze z tyłu i jest tak fajnie się siedzi, tak przyjemnie, taką pogodę. No tak, ja skończę, to później mamusia będzie miała ratunek. Trochę to długo trwa. A, bo mamusia jest niecierpliwa, mam nie czekać. No wszystkiego jest niecierpliwa, to prawda. Mama, ty jesteś normalna. Nie, normalna. Właśnie chciałam, żebyś przestała pozować. Mama mnie oblała wodą. No, jak ci do mamy mówi? Co? My się przepraszamy bardzo. Za co? Ja mam cię przepraszać, że mnie oblałaś wodą? Idziemy sobie z mamą na plaży. Już pograłyśmy w w siatkówkę. Kraj, nie wiem co. Dzisiaj jest piękna pogoda, takie ładne morze. Mamuśka? Piękna pogoda, ładne morze. Piękna pogoda, ładne słońce. Piękne słońce. Nie no, ale ładne morze też jest no, dzisiaj. No, jest takie błękitne. No coś tam. Ja się tutaj opalam stanikiem, więc będę sobie ściągnę stali stanik. Będę leżeć, bo mam cycki białe. Co tam, mamuśka, co tam za druty z tyłu przywiozłaś? Przywiozłaś druty. Powiedz, po co przywiozłaś druty z Polski. Nie, to bym wywiozła do Polski. Właśnie z plaży i z basenu i idziemy teraz do restauracji. Mamy zarezerwowane miejsce na 7:00. Oczywiście wszędzie jesteśmy spóźnione. Nie wiem, jak to się dzieje, ale tak się dzieje. Mamuśka już tutaj czeka. A, popatrz, mamusiu, lecę na dół. Jedziemy teraz do restauracji i pokażę wam, co będziemy dobrego jeść, ponieważ jest to turecka knajpa. Co tam, mamo, nie jesteś podekscytowana spróbowaniem tureckich smakołyków? Nie, na razie to jeszcze czuję słońce. Właśnie 7:00 to jest dla nas trochę za wcześnie na jedzenie kolacji. Tak, po 9:00. No właśnie, po 9:00 zawsze tak jemy. Więc zobaczymy. Mało czasu miałeś, może tak się zrobić. No dokładnie, ale i tak wyglądamy jak bóstwa, ponieważ naturalnie... We'll be right back.
musieli szukać jakiejś innej kandydatki. Jest już 11 w nocy, my jutro o 5.30 jesteśmy odbierane z mamą, żeby jechać na lotnisko. Jedziemy z powrotem do Berlina, 12 będziemy. A dzisiaj my siedzimy sobie i pijemy drinusie cały czas. Nie możemy przestać normalnie, ostatni dzień, a jest taki fajny ten dzień. I jest już godzina 11 w nocy tak naprawdę. Idziemy po kolejnego drinka. Polonia, Polonia. Polski. Nie, nie ruski. Nie lubię ruski. Nie lubisz? Nie. Próba? Mmm. Ciekawe, proszę, on mi zdjęcie zrobił.